Witajcie moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek z Pocztą od Widzów. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. Masakra! Strasznie dużo się tego zebrało, dawno takiego filmu nie robiłam. Postaram się robić częściej. Jeżeli chcecie mi coś wysłać, to oczywiście adres do skrytki znajdziecie w opisie każdego mojego filmu, jak również tego. I tutaj Wam się on gdzieś na pewno wyświetli. I słuchajcie, na początku zacznę od jednej paczki, która mi się tutaj trafiła. I ja jej nie otwierałam i ja chcę się dowiedzieć, co tutaj jest. Wzięłam ze sobą mój niebieski nóż. Będziemy otwierać. Zobaczcie w ogóle, jaka piękna jest, taka miętowa, prawda? Zaraz ja Wam to pokażę. Wow! Co to jest? Ale fajna koperta. Paula, ja to przeczytam. Słuchajcie, więc to jest prezent od Marki na moją skrytkę. Zobaczcie, długopisy. Wszyscy pewnie znają te długopisiki i jakieś markery. Tutaj jest liścik od Pauliny. Okej, widzę, że to jakieś rzeczy. Zaraz przeczytamy, co pisze. Słuchajcie, Paulina pisze, że wyjeżdża właśnie do Anglii, do pracy. I tutaj opowiada o swoim pomyśle na kanał, że chciałaby właśnie, żeby był związany DIY, ale ma też pomysł na drugi kanał Polak za granicą, czyli poradnik dla młodych ludzi, którzy chcą wyjechać za granicę do pracy. Myślę, że fajny pomysł, nie ma takich kanałów za dużo. Wiem, że na pewno Georgic Życie w USA nagrywa, także ja bym z przyjemnością oglądała taki kanał, więc Paulina, jak założysz już swój kanał, jak nagrasz filmy, to koniecznie się odezwij i wyślij mi linka, to na pewno zobaczę. I w tej paczce tutaj mam jeszcze parę rzeczy. Znalazłam pocztówkę z Turcji. O, moja ulubiona maseczka z jaj. Fajnie, dzisiaj sobie jej użyję. Takie bransoletki ze sznurka. Wow, olejek z marakui z biosilku. Przyda się to na moje końcówki. Dużo osób mi mówiło, że właśnie widziało chyba w Biedronce takie olejki marakujowe. Także akurat go nie kupiłam, więc bardzo fajnie sobie przetestuję. Druga maseczka moja ulubiona. I tutaj takie magnesy z Coca-Coli. Dziękuję Ci ślicznie i pozdrawiam Ciebie, Paulina. Lecimy dalej. Od kogo? Tu się nikt nie podpisał. Tu mamy coś w reklamówce. Reklamówka z Biedronki. Props. Co tutaj jest? Podaruj swoją ulubioną stronę. Ojej, ale fajnie. I sprzedaj tej stronę. Warta 50 groszy. Dobra, tylko chcę się dowiedzieć, od kogo to jest. Ja szukam jakiś list tutaj. Co ja dostałam? Czy to Ci pomoże? Tu jest jakaś sól dołączona, nie wiem, o co chodzi. A tu jest matematyka, zabawa z nauką. Polecane dla dzieci od 6 lat. Pozdrowo, że w końcu nauczę się liczyć moje hajsy. Matematyczny wyścig, może jakiegoś gameplaya z tego zrobię. Co dalej? Dobra, jest list, czytam. Okej, Alicja pisze, że lubi mój kanał i że się moje filmy podobają. Alicja też rzuciła kopertę, więc nie ma problemu, jak dołączycie do swojego listu kopertę ze znaczkiem i tam z jakimś zdjęciem czy z karteczką, to bez problemu Wam się tam podpiszę. Także dziękuję Ci serdecznie za paczkę. Na pewno stronę Znisz ten dziennik wykorzystam. Dalej mamy paczuszkę z odrobiną brokatu. Dalej nie jest podpisane od kogo, a nie, jest to od Weroniki. Już patrzymy, co tu się znajduje. O Jezu, znowu jakieś... Co Wy mi za płyty wysyłacie? Wings. Dla przypomnienia dzieciństwa. No było, było coś takiego, bo Wings, czarodziejki, to pamiętam. Dostałam również zeszyt z sówkami, bardzo ładny, taki miętowy. Przyda mi się, będę zapisywać moje pomysły na filmy. Tylko widzę jakiś brokat. Słuchajcie, mam nadzieję, że tu nie będzie żadnej bomby. Była fajna, ale naprawdę długo to sprzątałam. Czytaj z Glam Paulą. Kocham Cię. Co to jest? Ja mam się bać to otwierać? Oby nie. Co to jest? Jakiś rulon, słuchajcie, nie mam pojęcia. Wow! Boże, jedyny! Ale by mi to zleciało na podłogę. Patrzcie, to są kulki. Kto pamięta takie ale to wszystko z brokacie, kurczę. Jak ja kocham brokat. I później jego sprzątanie. I cały czas w domu gdzieś go znajduję. Pamiętacie takie szklane kuleczki? To są z mojego dzieciństwa wspomnienia. Fajnie? Dobra, czytamy dalej. Co tutaj jest? Czy jest tu jakiś list od Ciebie? Nie ma żadnego listu, no trudno, ale w każdym razie zobaczymy, jeszcze tu jest jakaś paczuszka z Inglota, w torebce z Inglota, zobaczę, co jest jeszcze tu się znajduje. Patrzymy, patrzymy. Okej. Okay. Znalazłam tutaj jakąś karteczkę Otwórz na szczęście. Grosik, a myślałam, że czterolistna koniczyna może tam będzie. Tu też coś znalazłam, jakieś małe zawinięte coś. Tylko ja bym chciała wiedzieć, co to jest. Ja się boję, że coś rozwalę, tak? Mam nadzieję, że nie. Kłódkę? Kłódkę z kluczem. Tu znaj
znajduje się kłódka, do niej klucz połóż gdzieś i pamiętaj, że ode mnie. Ej, dobry pomysł. Także dziękuję Ci jeszcze raz, Weroniko. Lecimy dalej z szarą kopertą. Zobaczymy, co tutaj jest. Koperta jest od Mali z Zamościa. O, widzę kolorowe gumeczki. Wow, 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 szaleństwo. Słuchajcie, dużo osób mi mówi, Paula, nie zakładaj tego, bo one są rakotwórcze. Ale serio myślicie, że jak ja sobie na czas trwania odcinka założę, to mi się coś stanie? No nie przesadzajmy, nie popadajmy w paranoję. Zobaczcie, jaka fajna bransoletka, to mi się podoba. Glam Paula, ale ładne, kolorowe, zobaczcie. Wstawmy to gdzieś tu. Pięknie! Rysunek. Też ładny, kolorowy. To gdzieś go położymy. Kurczę, powinnam mieć tutaj jakąś ścianę albo taką tablicę korkową, żeby to poprzyczepiać. Tutaj właśnie Maja pisze, że jestem jej ulubioną youtuberką, bardzo dziękuję. I tutaj jest kilka pytań, na jedno z nich mogę odpowiedzieć. Więc czy jest możliwość rozmowy na Skype'ie, bo dużo osób właśnie też się o to pyta, to od razu odpowiem. Słuchajcie, jak jestem dostępna, to śmiało dzwońcie, nie zastanawiajcie się i dryn, dryn i odbiorę. Tutaj jest kolejne 10 rzeczy, za które Cię kocham. No zaraz przeczytamy. Karteczki. Za to, że po prostu jesteś, za to, że się nie boisz. Ja się boję Outlasta, dlatego już jego nie nagrywam. Za to, że się z nami dzielisz sobą i poświęcasz swój czas. Poczucie humoru, za to, że masz pewność siebie, za to, że nie przejmujesz się hejtami, za to, że jesteś taka wyluzowana, a jedno mi ucieka już. Dobroć. Za to, że się nie poddajesz i piękność. Ojej, jak mi nasłodziłaś tutaj. Chciałam powiedzieć, że to by było na tyle, ale tu widzę, coś jeszcze jest. Cóż to może być? Dostałam naklejki jakieś z reniferami. I piesełek, zobaczcie, jaki śliczny, takiego chcę, piękny. Lecimy dalej, bo jest tego dużo, kolejny liścik, nie wiem od kogo, już patrzę. Jest jakiś tu w środku coś? Aha, tutaj dostałam samą kopertę do podpisu, no dobrze, nie ma problemu. Dalej list od Adriana, już patrzymy, od chłopaka. Zobaczcie, jakie ładne pismo w ogóle i jakie ładne naklejki fajne. Przeczytamy. Adrian pisze, że ogląda mnie od około miesiąca, moje dwa kanały. I Adrian właśnie napisał, że jestem jego motywacją, że jak zobaczył zdjęcie na Facebooku, że pokonałam około 60 km, to chciał mu się wtedy wskoczyć na rower i pędzić. Ale niestety ma zepsuty rower. Mam nadzieję, że twój rower będzie sprawny i wtedy pokonasz mój dystans. I myślę, że teraz się śmiejesz, kiedy to czytasz. No, uśmiecham się, także dziękuję, bardzo fajnie. Bardzo miło czytać takie rzeczy, że jestem dla kogoś motywacją, a tym bardziej w takich dziedzinach sportowych, można powiedzieć, jak ja na rowerze nie jeżdżę. Ale raz udało mi się pokonać w ciągu jednego dnia taki dystans, to na pewno tobie też się uda, więc trzymam za ciebie kciuki i pozdrawiam ciebie. Dalej mam kopertę w serduszka. Już patrzę, co w niej jest. Rysunek Hello Kitty. Powiem wam, że kiedyś lubiłam bardzo Hello Kitty. Tam list. Nawet jest, słuchajcie, moje zdjęcie wydrukowane. Glam Paula to najlepsza youtuberka. Czasem na Glam Paulę wpadnie fajna gierka. Porady kosmetyczne daje, a ja łapkowania w górę nie ustaję. Każdy The Sims 4 by chciał, co dni dwa, a Paula też by chciała, aby była zaparzona kawa, aby był na nią w końcu czas, bo my widzowie nie zdajemy sobie sprawy, ile to zajmuje prac. Rób dalej to, co robisz. Dziękujemy, że dajesz nam pozytywną energię i czas. Dziękuję wam bardzo, dziewczyny. Mam tu jakiś liścik z zagranicy. Słuchajcie, z Szwecji, od Angeliki. Proszę bardzo, tutaj kolejne fanarciki. I kolejna gumowa bransoletka leci na drugą rękę. Lecimy dalej. Pozdrawiam ciebie, Angelika. Co tu będzie? Tutaj jest od Basi. Otwórz. Otwieram. Patrzymy. A co mi to leci? Jakie serca, Boże. Będzie sprzątanie, ale... Patrzcie, takie misiaczki. Patrz, ile naklejek w ogóle. Wow, wow, wow. Czy mogłabym nagrywać więcej filmów z The Sims 4? Słuchaj, mogę, bo właśnie niedawno się pojawiła się druga seria. Jest jeden jest challenge 100 dzieci, a druga jest seria The Sims 4 Labirynt, także zapraszam serdecznie. Dziękuję ci za miłe słowa. Bardzo dużo osób właśnie pisze, że im poprawiam humor. Bardzo, ale to bardzo mnie to cieszy. Liścik niepodpisany, ale czytamy, czytamy. O, znowu strona zniszczy ten dziennik, ale fajnie, muszę w końcu je wykorzystać do jednego z moich odcinków. Patrzymy. Kochana Glam, naprawdę uwielbiam twoje filmy, za to, że jesteś taka pozytywna, zakręcona, motywujesz ludzi, życzę ci milion subów i żebyś nigdy się nie zmieniała. Pozdrawiam, Julia. Dziękuję ci, Julia.
Tutaj zobaczcie, jaka szalona koperta z kotełkami i piesełkami z tyłu. Już otwieram, też niepodpisane. Mam nadzieję, że ktoś się tu podpisze. O, jakaś pocztóweczka. Hej Paula, jestem Zuzia, województwo opolskie. Mam nadzieję, że kartka do ciebie dotrze. Jasne, dotarła. Życzę powodzenia w nagrywaniu YouTube. Dziękuję ci bardzo. Zobaczcie, jaka kartełka. Z ciasteczkiem zjadłabym taką kartkę. Kartkę bym zjadła, ciastko. Słuchajcie, dostałam kartkę z Nie, to nie chomik, to świnka morska, przepraszam. Glam Paula od Julii. Dziękuję, Julia. Niestety nie podpisałaś, skąd jesteś, ale w każdym razie dziękuję ci. Dobra, lecimy z tym tematem. Tu moje logo. Jest to od Magdy z Ostrowa Wielkopolskiego. Patrzymy. O, bransoletka, jest pompa, jak to się mówi, pięknie. Czytamy, czytamy, czytamy. Zaczęłam cię oglądać od 12 vlogmasa, nie wiedziałam co ci wysłać, a w którymś odcinku poczty mówiłaś, że nie ma, że mamy nie wydawać kasy, także przesyłam ci fanarta i bransoletkę. Także słuchajcie, na pewno bardziej mnie cieszą listy od was, czy jakieś rysunki, czy na przykład własnoręcznie wykonane bransoletki. No bo tak jak mówię, słuchajcie, lepiej żebyście kupili coś dla siebie za tą kasę, co chcecie mi coś kupić. Ja wtedy będę się cieszyć. Sprawdźcie sobie prezent dla siebie od siebie. Ostatni list, do którego dotarłam. Szkoda, że na samym końcu odcinku, bo jest to list od Krzysia. Słuchajcie, jak gadaliśmy na Skype'ie, to zawsze Krzysiu był, ja go zawsze pamiętam i Krzysiu obiecywał mi, że wyśle mi list. Więc ja przeczytam, co tutaj jest napisane. List jest długi, ale ja to przeczytam, muszę to przeczytać, więc znikam na chwilę. Jej, ale miłe słowa od Krzysia. Powiem wam, że się wzruszyłam, czytając to wszystko. Krzysiu właśnie pisze, że moja praca wiele dla niego znaczy, że cieszę się, że właśnie traktuję, widzę jak każdego swojego przyjaciela i właśnie tutaj o naszej rozmowach na Skype'ie pisze. Wow, no po prostu wzruszyłam się. Powiem wam, że mnie takie rzeczy wzruszają, bo bardzo mi jest miło, jak ktoś to docenia, bo tak wam powiem na sam koniec tego odcinka, że bardzo mnie to cieszy, że tutaj ja razem z moimi widzami na tym kanale tworzymy właśnie takie grono przyjaciół, grono znajomych, gdzie możemy pogadać na różne tematy, pośmiać się i jak dostaję właśnie wiadomości od takich ludzi, czy też listy, z którymi też miałam okazję troszeczkę pogadać, to bardzo mnie to cieszy. I jeszcze raz wam dziękuję za to, że jesteście tym pozytywnym akcentem. Ja was zapraszam na kolejne filmy, no i mam nadzieję, że następny odcinek z poczty pojawi się już za miesiąc. Jak coś, to skrytkę znajdziecie na dole w opisie. Dziękuję wszystkim za to, że poświęciliście swój czas i wysłaliście coś do mnie. Naprawdę jest to dla mnie bardzo miłe, że widzę, że ktoś tu ze mną jest i mogę poczytać od was listy. Dziękuję jeszcze raz, buziaczki. Pa, pa!